prosiliście mnie o to, abym zrobiła recenzję tej aplikacji. Dzisiaj specjalnie dla Was będę testowała aplikację do nauki japońskiego, chińskiego oraz koreańskiego pod tytułem Lingodeer. wszystkim, z tej strony Prosiliście mnie o to, abym nagrała recenzję Lingodeer. Aplikacje do nauki koreańskiego, chińskiego oraz japońskiego. Od razu jak dostałam tylko prośbę, to zainstalowałam te aplikacje tak naprawdę najpierw na jeden telefon, a potem kiedy ta aplikacja, no już tak, powiem, spodobała mi się, to zainstalowałam ją również na drugi telefon. Zaczynamy od samego początku, start. To powiedzmy, pierwsze co, to mam wybór właśnie języka, którego chcemy się uczyć. Teraz jeszcze tylko taka mała nowość, ja akurat nie widziałam tej opcji na telefonie, że można również wybrać sobie kursy w języku hiszpańskim. Ten, kto uczy się hiszpańskiego, to może być to całkiem fajna opcja. Okej, okay, um, jeśli chodzi o język chiński, wiecie, że się go nie uczę, więc nie będę próbowała. Chociaż może kiedyś zrobiłabym filmik pod tytułem Keita próbuje uczyć się języka chińskiego, aczkolwiek to chyba... Można by było potem memy z tego robić, ale to inna kwestia. My spróbujemy język koreański. Casual mode, tak, mniej więcej e, dzienny cel. Na zasadzie, ile chcemy dziennie robić, no dobra, dajemy insane. Okej, okay, moi drodzy, kiedy tak naprawdę wejdziemy do aplikacji, to to jest pierwsze, co nam się pokazuje. Tutaj mamy tak naprawdę wszystkie um, te rzeczy, które będziemy się tak naprawdę uczyć w tym kursie, o ile można tak to nazwać. E, tutaj, co nam się pokazuje? Coś na czerwono, feed. O, fajnie. Filmiki jeszcze jakieś takie fajne? Cudnie. Jeśli chcielibyśmy zrobić coś takiego, że na zasadzie, dobra, ok, ja już powiedzmy, mamy jakiś tam poziom koreańskiego i na przykład pójdę sobie od razu do tego, to mniej więcej tak jak na przykład to wygląda przy Duolingo, po prostu nie można. Please complete the previous units, po prostu trzeba dokończyć wszystko po kolei. Ale jest też taka opcja test out, czyli po prostu polega to na tym, że klikamy i po prostu testuje, znaczy program testuje po prostu to, czy autentycznie potrafimy tutaj te wszystkie. Te wszystkie umiejętności. Z tego co pamiętam, jest podaje, że możliwość trzech błędów, ale zresztą za chwilę się przekonamy. Tutaj mamy naukę alfabetu, tutaj pierwsze nationality tak, jakby ktoś już umiał alfabet, no ale dobrze, zacznijmy od nauki alfabetu. Uh, introduction, stamp, dobra. To, co mi się podoba właśnie bardzo w tej aplikacji, że w przeciwieństwie do innych, tego typu e, aplikacji, kursów i tak dalej, i tak mm, dalej. Tutaj jest opis, no najpierw tutaj, wiadomo, jeśli chodzi o alfabet, ale tak naprawdę po tym, jak już zaczyna się gramatyka, to to nie jest na takiej zasadzie, że tylko widzimy same przykłady, same przykłady zdań e, i mamy sami wymyślić się regułki, tylko autentycznie na samym początku jest takie wprowadzenie i również można sobie najpierw to przeczytać, em, a dopiero potem robić zadania, albo odwrotnie, najpierw można powiedzmy zrobić zadania, cały rozdział powiedzmy w miarę sobie to utrwalić, a potem dopiero przeczytać wytłumaczenie gramatyczne. To mi się bardzo podoba. Ah, ok okej, so samogłos. A. O. U. Dobra, to wiadomo. Złożone dyftongi, wskazówki, dobra. Mniej więcej wszystkie te sposoby. Jak to wymawiać? To dobra, spoko. Okej, okay, dobra. Tutaj również to, co jest fajne, jest po prostu również. Nie tylko wytłumaczenie samych spółgłosek, samych samogłosek, e, ogólnie całego alfabetu, ale również także sposoby, e, jak co się wymawiać. I myślę, że jeśli ktoś by właśnie chciał spróbować e, z tego się uczyć, nawet właśnie z tym introduction i tak dalej, myślę, że jest to całkiem niezłe. No wiadomo, jak na razie tylko to przyjrzałam, bo żeby tutaj wszystko czytać i tak dalej, i tak dalej, to trochę bez sensu. E, to, co mi się jeszcze, jeśli mogę tak powiedzieć, to, co mi się podoba... Dobra, okej, okay, mamy z jednej tutaj wymowę. Jo. Tak, autentycznie jest bardzo to czytelne, moim zdaniem. E, w ogóle to, z czego to się składa, i to jest całkiem spoko, e, ale mniej więcej jak tutaj zobaczymy, mamy też tak naprawdę przykłady słówek, które powiedzmy ten dźwięk może e, przypominać. No, yahoo, Yon, yolk, you, yes, yes. Yes, yes. Dziwnie to zabrzmiało, ale to inna kwestia. Okej, okay, zrobimy sobie na wszelki wypadek lekcję pierwszą, żeby zobaczyć, jak wygląda akurat to z alfabetem. Bo ja wiadomo, od razu przeskoczyłam tak naprawdę do testu, ale to inna kwestia. Zobaczymy, chwilę to zrobimy. A. Dobra. Dobra ja. Proszę. Ja, okej. Okay. Sposób pokazany, jak to się pisze, to to jest fajne. No wiadomo, tutaj to tak mniej więcej, to tak jakby tuż tak się trochę rozdał, ale po prostu taka czcionka, ale spoko. A. A, no to A. dobra, właśnie to, co mi się podoba, właśnie o. Jak mam... Tak, od razu musiało się przerwać. To, co mi się podoba, właśnie jak mamy tutaj te ćwiczenia, nawet pokazywana jest wiedza, to od razu tak naprawdę w dość taki bardzo aktywny sposób możemy ćwiczyć to, czego się uczymy. Dlatego jak naprawdę jak są na aplikacji właśnie do nauki, to tam jakoś mi się to tak średnio podobało, bo z jednej strony, no dobra, okej, okay, przekazana jest nawet wiedza w jakiś w miarę kumaty sposób, ale fila, jak ja mam się tego nauczyć, skoro no, jak? Dlatego nawet jeśli um, macie, przynajmniej takie jest moje zdanie, jeśli macie ogarniętą wiedzę z danego zagadnienia, nawet nie wiem, z innych książek i tak dalej, i tak dalej, ale chcielibyście po prostu zobaczyć, czy to, czegoś nauczyliście, czy przychodzi wam w praktyce, to momentami to jest całkiem niezły sposób. No a poza tym, hej, to jest darmowe, więc czego chcieć więcej? E, dobra, o, zrobimy jo. całość tylko. Tutaj, oj. Tutaj na górze, bo wiadomo tutaj mi się pokazuje ten, jest pokazany tak naprawdę progres lekcji. Bodajże że z tego co pamiętam, na komórkach również jest coś takiego. Jo, dobra. O. O. Mhm. Mm ja. Ja. Trochę się wynudzę na tej pierwszej lekcji, ale to inna kwestia. Jo. Nie będę tego pomijać, pomijać, bo wiem, że niektórzy z Was dopiero się uczą koreańskiego alfabetu, więc może to coś przyniesie. To będzie naprawdę. Pewno... O. O. Dobra. E, to Yo. Jo ja. A. Jej, czuję się jak mistrzu. Um. O. No dobra, next. To dziwne było. O. O. Dobra. Swipe to, to next. Yo. Dobra, to znam. O. Jo. Dobra. U. U. Ju u, mleko u u jo. jo 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 o o a a ja ja u. mhm ten dźwięk, z którym wszyscy mają problem i i, I. Ju. Ju. Y. U. Y. Y. takie. Takie niebieskie. I. I. Ja. Ja. Jo. O. Ja. A. Dobra, finish. Jej, udało mi się skończyć lekcję. Całe pięć punktów doświadczenia dostałam. A. A, nie, nie chcę na mnie lekcji. Dobra, udało mi się wyjść. Tak naprawdę, ok, mam odblokowane, ale ok, zamiast teraz tak robić dalej alfabet, spróbujmy zrobić jeszcze na wszelki wypadek jedną lekcję, żeby pokazać wam, jak to wygląda, i jeszcze tutaj pokażę wam za chwilę coś nowego, co dodali, to znaczy historię. To jest, moim zdaniem, takie całkiem fajne, całkiem niezły sposób. Ok, już się włączyło, już się zalogowało. Pierwsze, co mamy wybrać? Chiny. Czungu. Mhm. Mm Okej, okay, w sumie fajne jest to tutaj od razu, że obrazki, więc to polecam. Jej bingo! Właśnie tutaj też jest ten... ten, ten nasze dear, to jest takie właśnie urocze, ciąguk. E, właśnie za chwilę wam jeszcze pokażę jedną kwestię. Okej, okay, moi drodzy, jeśli tak naprawdę chodzi o zapisywanie tylko hangera, bądź też tylko z naszymi znaczkami i tak dalej... To jest chyba tak naprawdę największy plus jeśli chodzi o tę aplikacje, Możemy wybrać w czym nam się to pokazuje. Czybko pokazuje nam się w Toromadzi, e, czyli właśnie tym zapisem naszym, czy tylko w Hangulu, czy właśnie i to i to. Ja oczywiście sobie wybiorę Hangul, bo inaczej to po prostu niecoś boli. Dobra? E, ludzie. C -aram. C -aram. No Czek. Brawo. Widzicie? I mamy już teraz nie tylko znaczy, no mamy teraz tylko Hangul, a nie nawet to zapisanie, zapisane naszymi znakami. Pytacie się mnie czasami, czy, hej, um, czy muszę uczyć się serio tych znaków, czy mogę sobie to pominąć? No nie, trzeba się tego uczyć i im wcześniej się nauczymy, i im wcześniej skończymy tak naprawdę korzystać z naszych znaczków, tym tak naprawdę lepiej. No i dobra, kontynuuj. Czunguk. Czunguk. No fajnie teraz, że już mamy tylko od do wyboru. Dobra, to już mamy. Czunguk Saram. Dobra, dalej. Chińczycy, ludzie. Saram. saram. Jej, nawet już nie skończyłam do końca, bo po prostu wiedziałam. To szybko tak pójdzie. Korea. Hanguk. Hanguk. Hangu. Han. Hanguk Han 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 saram. Okej, okay, z jednej strony może się trochę nabijamy z tego, że tak wszystko jest bardzo wyraźnie i tak dalej, ale jeśli ktoś się uczy, no z jednej strony to jest fajne, bo można autentycznie wyłapać po prostu, jak to powinno być prawidłowo i potem to powiedzmy, przyspieszać przy normalnej rozmowie. A momentami, nie, wiem, dla mnie jak coś jest szybko, nie ma to problemu, ale wiem, że często narzekacie na to, że ja mówię zbyt szybko, więc spokojnie. Mam pomysł na ten fi na filmik o tym właśnie, dlaczego tak szybko mówię, ale to w przygotowaniu. Mhm. Dobra, Chińczycy, to jest Chunguk Saram. jej United States. Z jednej strony wiem, że to będzie to to, miguk i tak dalej, ale na wszelki wypadek dam to, żebyście zobaczyli, jak wygląda odpowiedź negatywna, jak to jest taka smutna minka wtedy. yong Widzicie, to jest smutne, tak się nie robi. To to to, to miguk miało być. <noise> nie, no, z jednej strony po prostu. Mm... Tak jak mówiłam, w jednej aplikacji korzystanie z koloru zielonego oraz koloru czerwonego jest takie bardzo, jakby to powiedzieć, po prostu bardzo działa to na wyobraźnię. Jak jest czerwony, to ja osobiście zawsze chcę uniknąć tego koloru czerwonego w tych aplikacjach. A tak naprawdę jak jest zielony, to właśnie chcę, żeby było wszystko zielone. I to jest takie, no okej, okay, całkiem. MIGUK SARAM HANGUK Jej, czuję się mądra. KOREAN Biku. Biku, saram. Biku. Saram. To jest fajne, właśnie, że są też tego typu ćwiczenia na zasadzie, że mamy po prostu wybrać z um, rozsypanki, tak jakby odpowiednie słówka. Jest jeszcze druga. No, jest jeszcze druga tak naprawdę wersja tego zadania, ale to powinno być tak Ile, gdzieś? biku, hangu. Jej. Chunguks haram. Chungsa. Han. Hanku. biku Mi haram. Jest to ćwiczenie. Chodziło mi właśnie o to, że wbrew pozorom. Zresztą usłyszycie. Han. Chodzi mi po prostu o to, że każdy jeden blok sylabowy jest tak naprawdę czytany. Czytany. han guk Ku. No właśnie. Sa. Teraz będzie najlepsze. Lam. Lam. Co to? Salami? Czy coś? Takie jest zawsze moje skojarzenie. E, ale można wbrew pozorom tutaj damy, e, można to. Odpowiedź? Po prostu, że nie ma tego dźwięku, bo z jednej strony. To jest fajne. Z jednej strony to jest fajne właśnie, że jest e, czytane, ale z drugiej strony, jak ja słyszę to lam. Lam to od razu, albo że jakieś e, jagniątko, coś w tym stylu, albo właśnie, że salami i zaczyna być głodna. Więc średnia. Jej! Sukces! Mamy 10, 5 gwiazdek. Czuję się mądra. Okej, okay, moi drodzy, teraz tak naprawdę review. W zasadzie, żeby zobaczyć, co tutaj było. Dobra, finish. No dobra, okej. Okay. Teraz chcę tak naprawdę historykę, żeby wam pokazać, na czym to polega, bo moim zdaniem jest to cudne. Najlepsza tak naprawdę część, jeśli chodzi o właśnie nagrywanie tego. Najpierw obejrzymy jeden filmik. 안녕하세요. 저는 박민재입니다. 한국 Mida, Hanguk Mida.

Urządzeniach mobilnych. To znaczy, tak naprawdę polega to na tym, że oprócz obejrzenia całego tego filmiku możemy tak naprawdę powiedzieć również zdania oraz tak naprawdę program oceni nasz akcent, albo po prostu możemy posłuchać, jak sami mówimy. Nie wiem czemu tutaj nie ma, coś mi nie działa, próbowałam otworzyć to jakieś dwa-trzy razy, dziwne dość. Pokażę Wam za chwilę, jak to wygląda na telefonie, więc takie. No dobra, okej. Okay. A już myślałam tak naprawdę, że będę mogła nagrać właśnie, jak mówię. Z dobrym mikrofonem, bo tak trochę na komórce to trochę czasami ciężko wygląda, ale to inna kwestia. Ale no naprawdę nie wiem, co się dzieje. Smuteczek. Tutaj mamy wszystkie słówka razem z tłumaczeniem. Dobra, fajne. Wskazówki. Miku. Dobra. Mniej więcej koreańskie słówko na nację. Kraj to ku. Dobra, tak, no bo to się wszędzie powtarza coś tam, coś tam imnida, podstawowa struktura. Czy tak jak mówiłam, po prostu tłumaczenie gramatyki, ale no hej, nie wszędzie jest to tłumaczone, tak? Albo tutaj, że cio to jest pierwsze słówko na pierwszą osobę, czyli na ja. Nen to są artykuły. Korzysta się z nich, aby wyrazić te rzeczy. Zazwyczaj daje się po tym i tym. Na zasadzie wytłumaczone jest to dość całkiem nieźle. Trzeba po prostu trochę poświęcić na to czasu i tyle. Ale teraz moi drodzy, nie chcę Wam pokazywać tak wszystkiego. Chcę wam pokazać jak na test, ponieważ być może będziecie chcieli z niego skorzystać. Saram. Dobra, to akurat mieliśmy. Jej. Cunguksaram. Co nyn, ciunguksarami mi da. I tak jak Wam mówiłam, tutaj my właśnie mamy te nasze trzy życia. Zobaczymy, czy uda mi się. Przejść test bez stracenia jednego życia, nawet przez głupi błąd. Dobra. Jestem Chińczykiem. Dobra. Cionguk mujer... sara... Nie, przepraszam. Boże. No, po prostu nie mogę być... Albo ciąguk sara mi mi daj tyle, ale dobra, niech im będzie. Cionguk sara i mi da. Jej! Cionguk sara... Jeja aj. Jeja Dziewczynka. Joza jest jeszcze to, że um, tak naprawdę nie wszystkie jakby to powiedzieć nie wszystkie kursy właśnie zawierają to słowo takie to jodzij, namdżaj i tak dalej. Nie spotkałam się z tym często, ale to inna kwestia. Dwadman uh, over there is done. To namdżanen, Hanguk imida. Jej! Hanguk imida. To jest jeszcze tylko taka jedna kwestia, która podobna jest też w języku japońskim. Hmm, jeśli oglądaliście mój filmik, w którym pokazywałam wam um, duolingo do nauki japońskiego, to wiecie, że miałam tam dość problem, by przyrównać angielskie słówko właśnie do koko, soko, asoko, koresore, are. Ponieważ wbrew pozorom e, po angielsku czasami może się to mylić, a jeszcze wybrać odpowiednie do koreańskiego. Ja z tym mam problem. Może nie tyle problem. Mi się to udaje, tak? No bo tutaj nie byłoby problemu. E, ale kwestia jest taka po prostu, że potrzebuję chwilki dłużej, aby to po prostu porównać. Tyle. No i idziemy dalej. Hanguksarami mi da. Udało się. Super, jest w siebie dumna. E, no właśnie. Mm -hmm. O Boże, da Tak. Jej, tamto coś to jest banan. Kugo syn. Giguguj O matko. Kugo syn. A mi A sin mu. Nie. Co ja? Mi gugge. Sin da. imida. to mogłoby być usunięte, ale już niech tak będzie.

Syn a na. Nie. A na. Na. Ga. A nim. Ni ta. Ij! Co Udało mi się. Trochę dużo czasu mi to zajmuje, ale. Dobra. Właśnie te słówka też są, znaczy, boże, te zadanie też są fajne. Które słówko tutaj nie pasuje? Tego sencha imnida, imnika, imnida tutaj nie pasuje, bo od, pytanie od imnida to jest imnika. Sąsek imnika? Sąsek... Sąsek nim... Sąsek Nie, imnika? Ne, 저는 sąsek imnida. Nie, ani nnida. To nie... Co Ani Dobra. Ani nnida. tak wygląda mniej więcej tekst. Jest tak naprawdę to... bo praktycznie chyba wszystkich działów, więc myślę, że jest to całkiem fajnie, aczkolwiek jeśli nie zrobiła poprzedniego testu i tak dalej, to kolejny nie jest odblokowany. Jak to mniej więcej wygląda? Myślę, że zakres tutaj tej całej nauki jest dość duży, o ile mogę tak to powiedzieć. Tu mamy jeszcze coś takiego jak powtórkę właśnie z vocabulary, czyli ze słownictwa oraz gramatyki. Tutaj mamy nasze konto, tak naprawdę właśnie, czy udało nam się e, zrobić, ile? Czy udało nam się zrobić tyle, ile powinniśmy, czy mniej więcej jakieś achievementy i tak dalej, żeby się podzielić aplikacją, żeby ją ocenić, żeby zrobić backup progresu naszego? I możemy tak naprawdę również zmienić sobie um, język, ponieważ wbrew pozorom, jak będę chciała uczyć się języka japońskiego nagle, to nie ma żadnego problemu. Zresztą zobaczmy sami. American. America I znowu tutaj tak naprawdę mamy tą samą opcję. Tutaj, o tyle już jest tego więcej o wiele. Na zasadzie, czy pokazać wszystko tak typowo po japońsku, czy w hiraganie, czy w romadzi. Japanese and Hiragana. To moim zdaniem jest najlepsza opcja: no bo z jednej strony oswojamy się z kanji, ale z jednej strony wiemy, jak to przeczytać, więc to jest super. Japanese and Romadzi, tak no po prostu jest tego dużo. No to America Jim. Jim. O matko, jakie to głośne. Ej, brawo! No bo pierwsza lekcja właśnie taka, ten, ale... Dobra, to jest Nihonzin. Nihon Tada. Amerykadzim. 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 Nie British. British. Może to tylko taka moja preferencja, ale bardzo ładny lektor, bardzo przyjemny głos do słuchania. Ciuo e, Przepraszam, języki mi się pomyliły i chciałam powiedzieć Tak, e, tak. E, e. Japoński i koreański się pomieszały. Igiri Sudzim. Igiri Sudzim. Ameryka Zim. Zaraz, żeby ćwiczyć ze słuchu, fajne. British. Igirisu. Już nie słucham do końca, no bo hej, i tak wiem, że to umiem, więc... Amerikadzim. Amerikadzim. Nihondzim. Nihon, Nihon, Nihon. Iguirisudzim. Dziwnie się ułożyło, ale dobra, spoko. Człogodzim. E, dobra, żeby wybrać znaczki. Człogodzim. Czuję się mądra. Amerikadzim. Mm, Amerykadzim. Ani a ani Honzin. I Giri jakbyście się zastanawiali, dlaczego robię coś w stylu. Hmm, 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 to dlatego, że powiedzmy, czasami jest mi łatwiej, jak coś wybieram, właśnie tego typu, to właśnie jednocześnie robić dźwięk na każde moje wybranie czegoś. Na każde moje wybranie czegoś. Tak jakoś po prostu prościej. Sukces, Jej! Super! I teraz jeszcze tak jak wam powiedziałam, no historia dobra tutaj to również mamy, nationality, ale jeszcze raz przejdźmy tak naprawdę do mojego konta. I tak naprawdę jeszcze raz Language Learning, i tak naprawdę możemy z powrotem wrócić do koreańskiego. Czyli coś, co moim zdaniem jest najlepsze. Z ciekawości zrobię jeszcze. Chiński, bo jestem ciekawa, jak wygląda nauka języka chińskiego tutaj, ale tak jak powiedziałam, ja się nie uczę języka chińskiego, więc to byłaby kolej, kompletna katastrofa, jeśli o to chodzi, ale zobaczymy, może kiedyś jeszcze się przekonam. No nauki, no, jak na razie, matura i na tym się skupmy. <grym> Okej, okay, moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. Tak naprawdę pokazałam wam, jak korzystać z tej aplikacji, co mi się najbardziej podoba i. Dlaczego warto z niej skorzystać? Tak jak powiedziałam, samo to, że możemy zmieniać sposób wyświetlenia tekstu, a to nie jest, nie ma tego w każdej tak naprawdę aplikacji do nauki japońskiego czy też do nauki koreańskiego. Myślę tak naprawdę, że to jest jedna z najważniejszych zalet tego programu, tak przynajmniej ja to odebrałam. Ale samo też to, że na przykład um, w języku koreańskim miałam kilka takich problemu, że powiedzmy coś, co myślałam, że ja niby umiem, w praktyce okazało się, że no jednak musiałam trochę podszkolić i właśnie dzięki tej aplikacji udało mi się coś takiego. Więc jeśli powiedzmy, brakuje Wam, nie wiem, jakiegoś zestawu ćwiczeń wraz z odpowiedziami do sprawdzenia po prostu, czy ogarnęliście dany materiał, myślę, że to jest bardzo dobry program do tego. Ale okej, okay, moi drodzy, tak jak powiedziałam, to jest już raczej koniec tego filmiku. Mam nadzieję, że i filmiki, i aplikacja Wam się podobają. Napiszcie mi proszę w komentarzu, czy ta aplikacja Wam się podoba oraz tak naprawdę jaką jeszcze aplikację chcielibyście, żebym wypróbowała. I cóż, ja teraz zmykam się znowu uczyć niemieckiego, przynajmniej taki jest plan. I cóż, do zobaczenia w następnym tygodniu. Pa pa! Kocham Was!